Segregacja to podstawa właściwej gospodarki odpadami, a jednocześnie troska o przyszłość naszej planety. Wyrzucając śmieci, koniecznie oddzielmy bioodpady od plastiku i tworzyw sztucznych, szkło od odpadów zmieszanych, a makulaturę i papier zawsze wrzucajmy do niebieskiego pojemnika. Pamiętajmy, dla każdej z 5 podstawowych frakcji dedykowany jest inny kolor pojemnika. Szczegółowe informacje na temat, który odpad trafia do którego kosza, dostępne są na stronie internetowej Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie pod adresem www.cuk.częstochowa.pl w zakładce Jak poprawnie segregować. Pomocne mogą się okazać także tablice informacyjne zamontowane przy wiatach śmietnikowych. Podstawowa zasada jest bardzo prosta. Każdy odpad ma przypisany odpowiedni kolor pojemnika. A segregując śmieci, pamiętajmy o być może drobnych, ale za to istotnych szczegółach. Przed wyrzuceniem warto odkręcić metalowe zakrętki ze szklanych butelek, opróżnić słoiki, czy też zmniejszyć objętość wyrzucanych śmieci. Dlatego zgniatajmy plastikowe butelki, a duże kartony rozcinajmy na mniejsze części. Dzięki temu więcej odpadów zmieści się do pojemnika, a ten nie przepełni się tak szybko. Są też odpady, których nie wyrzucimy do żadnego ze wspomnianych pojemników. Mowa choćby o odpadach wielkogabarytowych czy oponach. Do gabarytów zaliczamy m.in. meble, dywany, materace i inne spore rozmiarowo rzeczy nie zawierające części elektrycznych ani elektronicznych, które nie mieszczą się do standardowego pojemnika. Odbiór odpadów wielkogabarytowych jest możliwy luzem lub w kontenerze i przysługuje na każdą zamieszkałą nieruchomość bezpłatnie raz do roku. Zgłoszenia w sprawach zapotrzebowania na usługę można zgłosić mailowo lub telefonicznie do Centrum Usług Komunalnych. Odpady zostaną odebrane w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia. Pod żadnym pozorem nie wyrzucajmy do zwykłych pojemników na odpady zmieszane gruzu ani innych śmieci budowlanych i rozbiórkowych. Te należy wrzucać do worka typu Big Bag. Miasto zapewnia zarówno dostęp do takowych worków, jak i ich odbiór, gdy są już pełne. Każde zamieszkałe gospodarstwo może oddać nieodpłatnie do 3 metrów sześciennych odpadów budowlanych i rozbiórkowych rocznie. W przypadku zabudowy wielolokalowej każdorazowe zapotrzebowanie na Big Bagi czy też odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać do zarządcy nieruchomości. Odpady należące do każdej z wymienionych wcześniej frakcji możemy także bezpośrednio odwieźć do SP Szok w Sobuczynie. Pamiętajmy, że tylko tam oddamy stare opony, a wyrzucanie ich gdzie indziej jest zabronione. Te proste zasady pozwolą nam na to, byśmy żyli w czystym środowisku. Pamiętajmy, mamy wpływ na nasze otoczenie. Selektywna zbiórka odpadów połączona z odzyskiem surowców wtórnych pozwala nie tylko na racjonalne wykorzystanie posiadanych już zasobów, lecz również pozytywnie wpływa na naturalne środowisko.